Los Angeles vs. Milwaukee. Przed Wami skrót finału 45. Draft Campu w Wyszkowie. Czas start. LA, prowadzeni przez trenera Macieja Wołyńca, nie przegrali w sezonie ani jednego meczu. Pierwszy pick draftu, Bartłomiej Młynarczyk, był liderem tej ekipy, superstrzelcem zdobywającym średnio niemal 38 punktów na 50% skuteczności. Drugą strzelbą LA był wszechstronny Bartek Banaszkiewicz. Pod koszem walczył Tymoteusz Kawu, a na obwodzie wjazdami pod kosz straszył combo guard Patryk Przybyłek. Trener Łukasz Mostek prowadził ekipę Milwaukee i ich jedyna porażka przytrafiła się właśnie przeciwko LA. Ten finał to ich drugie spotkanie i szansa na rewanż. Liderem ekipy był drugi pick draftu Piotr Droś, uniwersalny big man potrafiący grać zarówno dobrze przodem, jak i tyłem do kosza. Zdobywał średnio 27 punktów na mecz przy niemal 60% skuteczności. Drugim punktującym ekipy był Jan Juszczyński i obaj zawodnicy wyglądali na boisku jak dwie wieże. Na obwodzie lider asyst tego kampu Szymon Stach. Rozdawał średnio 6 asyst na spotkanie i jak sam mówi, jak słyszałem, pamięta, że podania są fajne. Tyle tytułem wstępu. Klasyczny finał między pierwszym a drugim seedem. Pojedynek między pierwszym a drugim pickiem draftu. Druga połowa spotkania. Jan Juszczyński. Ładny spin move, plus 4 dla Milwaukee. Bartek Młynarczyk przy piłce korzysta z zasłony. Ciężka próba rzutowa, ale trafia, są punkty. Cross na lewo, cross na prawo, pyk pyk, floater. Dobra technika, punkty dla Milwaukee. Odważny pas, ale nie było przechwytu. Piłka dla narożnika, podanie do Jana Juszczyńskiego, tripla, siedzi. Piłka w rękach Patryka Przybyłka, kozioł za plecami, wchodzi na reverse i trafia. Kolejna akcja tego gracza, mija na lewą stronę i znów kończy z drugiej. Mikołaj Kalinowski na lewo, nie, na prawo, jednak na lewo, dobra, nie ma czasu, rzucam, siedzi, plus 7 dla Milwaukee. Banaszkiewicz, pump fake, wchodzi pod kosz i trafia, zdobywa punkty. Piotr Droś, double crossover, pompeczka, po co skaczesz, Kalinowski kończy akcję spod kosza. Bartek Młynarczyk przy piłce wchodzi na prawą stronę, na kontakcie, ciężki rzut, trafia. Podanie do Kalinowskiego, atakuje kosz, easy, plus 2. Piotr Droś przy piłce, pivot i trafia, to już 30 punkt Piotrka. Tymek Kawu. Czeka na zbiegnięcie, świetne podanie kozłem, idealnie do ścinającego Banaszkiewicza. Droś otrzymuje piłkę. Szybki obrót, dobry power move, podkręcił piłę i siedzi. Droś ponownie przy piłce, tyłem do kosza. Fake na prawą stronę i trafia hakiem. Szymon Stach przy piłce. Omija obrońcę, który ląduje na ziemi. Kolejne plus 2 dla Milwaukee. Rzut za 3 nie wpada, ale jest zbiórka w ataku, dobitka i to już jest 19 punktów przewagi pod koniec czwartej kwarty. Los Angeles kapitulują. Mistrzami 45. Draft Campu jest drużyna Milwaukee. Wygrywa 68-53. Czas na nagrody indywidualne. Specjalną nagrodę finałów MVP od Muscle Clinic otrzymuje Piotr Droś z Milwaukee. Najlepszym obrońcą jest Filip Futera z Dallas. Najlepszym bigmanem kampu zostaje również Piotr Droś. Najlepszym playmakerem Szymon Stach, także z Milwaukee. Najbardziej wszechstronnym graczem zostaje Krystian Banaszczak z Toronto. Najlepszym punktującym Filip Kawu z Golden State. Graczem, który poczynił największe postępy, zostaje Wiktor Skrzypiec z Miami. MVP całego kampu zostaje Bartłomiej Młynarczyk, ale to nie wszystko, ponieważ zgarnął także specjalną nagrodę od sklepu Kicks. Jest on z tego względu pierwszym zawodnikiem w historii Draft Campu, który wygrał tę nagrodę dwa razy. Gratulacje dla wszystkich, do następnego razu, trzymajcie się, cześć!